wybrane sale ćwiczeń, tak zwane sale demonstracyjne, nazwa ich od demonstrowania, pokazywania sposobu wykonania zabiegu. Nauka wszystkich zabiegów odbywała się najpierw w salach ćwiczeń, a następnie przy łóżku chorego w warunkach szpitalnych. Przedmioty objęte programem nauczania były podzielone na 3 grupy. Były to przedmioty ogólnokształcące, przedmioty pomocnicze i przedmioty zawodowe. Przedmiotów ogólnokształcących i pomocniczych uczyli nauczyciele liceum ogólnokształcącego. Liceum ogólnokształcące w Bystrzycy w latach 62-70 było jednym z najlepszych liceów w województwie wrocławskim. Posiadało bardzo dobrze wyposażone pracownie biologiczną, chemiczną, fizyczną i zatrudniało nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami, co gwarantowało wysoki poziom nauczania. Do nauczania przedmiotów zawodowych, takich jak anatomia, fizjologia, choroby wewnętrzne, chirurgia, ginekologia i położnictwo, pielęgnacja, choroby zakaźne i inne choroby kliniczne, zatrudniano lekarzy pracujących w szpitalu powiatowym w Bystrzycy. Nabór do klas pierwszych liceum medycznego w Bystrzycy był przeprowadzany przez kolejne 4 lata. Ostatni odbył się w roku 65-66. Także te absolwentki do 70 roku zakończyły cały cykl kształcenia. Egzamin końcowy w tym typie liceów 5-letnich był podzielony na 2 części. Pierwsza jego część to był egzamin maturalny z przedmiotów ogólnokształcących, przeprowadzany w 4. klasie, a druga część to był egzamin dyplomowy przeprowadzany w klasie 5. Po całorocznej praktyce w placówkach służby zdrowia, w lecznictwie zamkniętym i otwartym. Każda absolwentka pisała niezależnie od tego pracę dyplomową obejmującą pielęgnowanie chorego w konkretnej chorobie, postępowanie, umiejętność postawienia diagnozy pielęgniarskiej i sporządzenie planu pielęgnacji, który korelował z diagnozą lekarską. To były cele prac dyplomowych. Chodziło o przygotowanie pielęgniarek samodzielnych, radzących sobie w środowisku pracy, umiejących samodzielnie poprowadzić pracę w określonym przypadku chorobowym. Właśnie wiosną 1966 roku 2 najstarsze klasy, klasy 4, przystąpiły do pierwszej części egzaminu dyplomowego, egzaminu maturalnego z przedmiotów ogólnokształcących. To były właśnie wasze klasy. Byłam wychowawczynią klasy 4, ja przeżywałam razem z moimi uczennicami ten niełatwy etap edukacji i wszystko zakończyło się dobrze. W następnym roku szkolnym 66-67 trwała całoroczna praktyka w placówkach służby zdrowia przez 5 dni w tygodniu. W jednym dniu uczennice przychodziły na konsultacje do szkoły. Druga część egzaminu dyplomowego obejmowała przedmioty zawodowe i po zdaniu egzaminu absolwentki po uroczystym zakończeniu opuszczały szkołę. Chciałam jeszcze o takiej rzeczy powiedzieć, że oprócz uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza imprez i uroczystości w szkole, takich jak uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, okolicznościowe akademii, wieczornice, studniówki, były specyficzne uroczystości związane z przygotowaniem do zawodu pielęgniarskiego, a więc czepkowanie i paskowanie. Czepkowanie to uroczystość włożenia na głowę czepka po raz pierwszy przez dyrektorkę szkoły albo nauczycielki zawodu. Czepka jako symbolu powołania, przynależności do zawodu, dumy i honoru z wykonywania zawodu pielęgniarskiego. Uroczystość czepkowania przeprowadzało się po raz pierwszy w klasie 1. Następna uroczystość to paskowanie. Przypięcie na czepku pionowego cienkiego paseczka, które odpowiadało kolejnym etapom kształcenia. Takich paseczków najczęściej było 3. W klasie 4 przed roczną praktyką uczennice dostawały jeden cienki pesek w poziomie. Po drugiej części egzaminu dyplomowego po zakończeniu nauki w szkole dostawały szeroki, czarny pasek, który przysługiwał pielęgniarce dyplomowanej. W czerwcu 1970